W tym odcinku zobaczymy drona, który postanowił popełnić samobójstwo. A po zmartwychwstaniu porównamy go z najpopularniejszą platformą na rynku. Czy naprawdę jest lepszy od Phantoma? Cześć! Dzisiaj chcę odpowiedzieć na to wielkopomne pytanie. Yuneec Typhoon H. Hit czy kit? Ten model na pewno znacie, pojawił się na rynku już jakiś czas temu. Jedna z bardziej kontrowersyjnych propozycji, gromadząca przeciwstawne opinie. No a dzisiaj jest w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Nie mam zamiaru Was tutaj zanudzać jakimiś szczegółami, detalami technicznymi. Raczej będzie to taka recenzja po roku intensywnego użytkowania. A ponieważ na co dzień latam również Phantomem, będzie tutaj dużo odnośników, takich porównań do tej platformy, którą znacie najlepiej, czyli Phantoma 3 Pro. Tak, dobrze słyszycie, Phantoma 3 Pro, dlatego że Yuneec Typhoon H kosztuje teraz tylko 3300 zł. To wydaje się być bardzo podejrzanie niską ceną albo mega okazją. Jaka zatem jest prawda? Czy warto kupić Typhoona? Moja przygoda z Typhoonem H nie zaczęła się optymistycznie. Posiadałem jedną z pierwszych wersji i jak widać nie tylko mi się to przytrafiło. Błąd w oprogramowaniu sprawiał, że dron zaczynał żyć swoim życiem. Problem w tym, że akurat mój model podczas pierwszego lotu postanowił popełnić samobójstwo. Po powrocie z serwisu też nie było idealnie. Jakoś tak dziwnie go ściąga, wiesz? Ty kurde, nie odpowiada. Aż samodzielnie zmieniłem wersję oprogramowania na nowszą i od tego czasu działa znakomicie. Yuneec poszedł zupełnie inną drogą niż DJI. Wykonał model wzorując się na modelarstwie i większych platformach, podczas gdy DJI poszedł w kierunku zwartej budowy i stworzenia sterowania po swojemu. Yuneec jest większy i cięższy, ale nie są to duże różnice. Duża heksa składa się bowiem do kompaktowych rozmiarów i w transporcie nie jest dużo większa. Jakość wykonania jest porównywalna z Phantomami od wersji 4 w górę. Obudowa Typhoona wykonana jest z tworzywa ABS, bardzo estetyczna, prezentuje się lepiej niż Phantom. Ramiona zaś wykonane są z eleganckiego karbonu. Plusem jest też to, że Yuneec wygląda profesjonalniej, co ma znaczenie w biznesie. Phantom ponadto jest dużo lepiej znany z wyglądu i kojarzy się taniej. Minusem są większe rozmiary walizki i drona, co nie jest bez znaczenia przy transporcie i podróżach, ale do podróży i tak polecam wybrać raczej Mavica. 6 śmigieł daje duży plus w przypadku utraty jednego. I nie jest to sytuacja hipotetyczna. Sam z takiego powodu straciłem kiedyś tarota w wodach Morza Filipińskiego. Typhoon zaś przy uszkodzeniu dalej lata i to zupełnie bez problemu. System zasilania jest piętą achillesową Typhoona, szczególnie jeśli porównamy je do platform Phantoma. Dron na standardowej baterii lata około 18 minut, porównywalnie z popularnymi mydelniczkami. Niestety ładuje się dość długo, bo aż 2 godziny. Co więcej, bateria nie jest inteligentna, a co za tym idzie nie można sprawdzić parametrów, np. ile razy bateria była ładowana, nie można również sprawdzić naładowania na zewnątrz. Zauważyłem również, że zużywa się nieco szybciej niż bateria Phantoma. Zapewne ma to związek z brakiem inteligentnego ładowania. Dobrą wiadomością natomiast jest to, że istnieją tutaj świetne i tanie zamienniki od Jeans, Ace i Tatu. No i oczywiście sterownik nie wyświetla procent baterii, czy nie wyświetla jaki jest przypuszczalny czas lotu do końca baterii, pokazuje tylko wolty. No i to wymaga troszeczkę większej wiedzy, bo musimy wiedzieć jakie są parametry rozładowania naszej baterii. Sterownik jest dużym plusem Yuneeca. ST16, bo tak się nazywa, jest bardzo poręczny i sprawiający wrażenie solidnego i drogiego. Subiektywnie lepsze przełączniki od DJI, wzorowane na większych platformach i aparaturach takich jak Futaba czy Gruppner, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla pilotów wychowanych na Phantomach będzie to minus. Fajną rzeczą jest dołączana ochrona przed słońcem i smycz. Pod palcami mamy pokrętła, po lewej stronie do poruszania gimbalem w pionie, natomiast po prawej stronie do regulacji czułości. Na górze nad ekranem mamy pokrętło do poruszania gimbala w panoramie. No i oczywiście jest tutaj kilka trybów gimbala zarówno w poziomie jak i w pionie. Wszyscy z Was, którzy latali modelami czy większymi dronami, będą się tutaj czuć jak u siebie w domu. Sterownik oparty jest o platformę Android. Oprogramowanie jest niestety dużo bardziej prymitywne niż w DJI. Nie tak intuicyjne jak dojrzałe systemy Phantoma. Minusem jest też brak trybu online. Latając nie jesteśmy podłączeni do internetu, co pociąga za sobą również brak pozycjonowania na bieżąco na mapach Google'a. Jeśli zatem stracimy Typhoona z oczu, nie możemy sprawdzić na mapie, gdzie znajduje się nasza heksa. Ale sterownik Yuneeca ma również duże plusy. Po pierwsze, ładujemy tylko dwa urządzenia, nie potrzebujemy smartfona, nie potrzebujemy tabletu, tak jak w przypadku Phantoma. Po drugie, odpadają kable. Nie trzeba na checkliście za każdym nawiązem sprawdzać, czy te kable mamy ze sobą, czy nie. Ja osobiście latając większymi platformami muszę podłączać wiele systemów i bardzo sobie cenię tą wygodę. Po trzecie, w końcu wszyscy znamy problemy Phantoma, sterowników Phantoma z Androidem. Nie zawsze to dobrze działa. Tutaj nie mam tego problemu, po prostu włączamy sterownik, włączamy drona i lecimy. No i po czwarte, również myślę, że wszyscy znacie problemy typu no-fly zone, czy problemu z logowaniem. I tutaj żadnych takich problemów też nie będzie. Typhoon uruchamia się wolniej niż Phantom. Trwa to zwykle około 2 minut. Phantom o połowę krócej. Ale musimy też wziąć pod uwagę, że w Phantomie musimy jeszcze przyczepić tablet lub smartfon i podłączyć go do sterownika. Finalnie, oczywiście jest to subiektywna uwaga, lepiej jest dłużej poczekać niż ciągle za każdym razem podłączać urządzenie mobilne. Chociaż oczywiście czas ma bardzo duże znaczenie przy szybkich akcjach, np. podczas filmowania eventów czy wesel, gdzie jak wiecie każda sekunda ma znaczenie. Dron może latać z maksymalną prędkością 18 metrów na sekundę. Nie jest to prędkość, która zadowoliłaby pilotów racerów. Do filmowania wystarczy. Wznosi się z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Zasięg w otwartej przestrzeni to jest około 1 km. Nowsze modele z dwoma antenami do 1,5 km. Jak wiemy, nowe drony DJI mają znacznie większe zasięgi, nawet do 3 km, tak jak Phantom 4. Oczywiście większość z nas będzie raczej latało zgodnie z prawem VLOS, czyli w zasięgu wzroku, więc w takich przypadkach nie będzie to miało aż takiego znaczenia, ale dla pilotów z licencją BVLOS, czyli do pilotów, którzy mogą latać poza zasięg wzroku, jest to niewątpliwy minus. A Yuneeca działa zupełnie inaczej niż w Phantomie. Phantom działa, nazwałbym to tak idealnie, nawet powiedziałbym zbyt idealnie. Yuneec subiektywnie daje więcej radości z lotu. Ja porównałbym to do różnicy w prowadzeniu limuzyny i samochodu sportowego. Limuzyna oczywiście będzie się prowadzić doskonale, idealnie, ale przy pilotowaniu Yuneeca czujemy tą wolność latania. Dużą zaletą omawianego heksakoptera jest to, że posiada on system kamery 360 stopni, co oznacza, że kamera oprócz tego, że obraca się w pionie, może się również obracać w poziomie. System dostępny jest tylko w droższych modelach DJI jak Inspire 1, Inspire 2, S1000, Matrice 600 i tym podobne. Dużą zaletą obracanej kamery wokół własnej osi jest to, że pozwala to w łatwy sposób, nawet niezaawansowanym, tworzenie ujęć, które na pierwszy rzut oka będą inne niż zdecydowana większość ujęć, które znamy z internetu. Oczywiście system może rozwinąć swoje skrzydła, jeśli będziemy mieć drugiego operatora, który zajmie się tylko sterowaniem kamerą. Oczywiście wtedy potrzebny jest też drugi sterownik, ale wtedy możemy robić to wszystko, co robią operatorzy dużych, profesjonalnych platform. Jeden z popularniejszych mitów odnośnie Yuneeca jest to, że jest on mało stabilny. Prawdopodobnie swoją genezę miało to w popularnym teście Tomasa z Tom's Tech. Odkrył on gorszą stabilność, ponieważ musiał co około minutę podciągać wysokość albo zniżać, co związane jest oczywiście z brakiem sensorów dolnych w podstawowej wersji Typhoona. Prawda jest jednak taka, że rzeczywiście, tak jak sprawdził to Tom, Phantom jest bardziej stabilny w dobrych warunkach pogodowych i lepiej trzyma wysokość nad ziemią, ale zdajmy sobie z tego sprawę, że zwiększenie lub zmniejszenie wysokości odbywało się u niego co minuta, co przy normalnym użytkowaniu nie ma praktycznie znaczenia. Natomiast mam zamiar sprawdzić, jak obydwa drony radzą sobie na dużym wietrze. Czy rozmiary i moc heksy wygrają z dopracowanym systemem autopilota DJI? Zobaczmy. Teraz się upewniam, że nie ma dobrego wiatru, nie ma dobrej pogody do lotu i rzeczywiście w tym momencie widzicie, jak obydwa drony radzą sobie na dużym wietrze. A Wy jak myślicie? Który Waszym zdaniem jest stabilniejszy? Piszcie to w komentarzach. Naszym zdaniem stabilniejszy jest tutaj Typhoon H. Ten fakt potwierdza również Elik z DroneStore24, z którym miałem przyjemność porozmawiać podczas targów CeBIT 2017. You can fly this drone up to 7 wind strength in the wind, which is really stable. This kind of storm, almost a storm, you know. We tested this last year, the Typhoon IH on the north coast, the North Sea, you know. And when a kiter or surfer is on the ocean at a wind strength of 6, then the fun really starts. When they have a wind strength of 7, then they're just in the flow, and then you can fly this drone absolutely perfect. Kamera CGO3+, rejestruje obraz z maksymalną jakością 4K w 25 albo 30 klatkach oraz zdjęcia w 12 megapikselach. Obiektyw o ekwiwalencie 14 mm z jasnością f2.8 rejestruje obraz o polu widzenia 115 stopni, więc bardzo szeroko. Tu na różnych forach pojawiają się takie informacje, że kamera jest bardzo kiepska, cytuję, jest to bardzo droga kamera od systemu monitoringu. Czy jest to prawda? Teraz możecie zobaczyć porównanie. Faktem jest, że na początku Yuneec miał bardzo duże problemy z kamerą. Mimo iż przetwornik jest dobrej jakości, to na początku dołączony był do niej obiektyw o szerokości 85 stopni. Pojawiało się tam kilka problemów. Prawdopodobnie większość tych wszystkich negatywnych opinii możecie zobaczyć na testach, które były robione z tym starym obiektywem. Od momentu, kiedy został zastosowany nowy obiektyw, tych problemów już nie mamy. Zaletami w porównaniu do kamer Phantom 3 i 4 oraz kamery X3 z Inspire 1 jest zdecydowanie moim zdaniem kolorystyka. Szczególnie w dużym zachmurzeniu ma znacznie cieplejsze kolory. Na plus również subiektywnie lepsza plastyka obrazu, bardziej cinematyczny obraz. Minusem może być znacznie szerszy obiektyw, który daje aż 115 stopni, u którego na większych odległościach widać delikatną dystorsję, oczywiście nie tak dużą jak na kamerach GoPro, ale jednak się pojawia. I teraz widzicie obrazek z Yuneeca, widzicie również fragmenty z Phantoma 3 Pro. I która kamera lepiej się tu prezentuje? Tutaj ocencie to sami i koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Ale żeby nie prezentować tylko swoich opinii, zapytałem również Erika z DroneStore24, co myśli na temat obydwu platform. I don't prefer, you know, the Phantom 4 or the Typhoon H from Yuneec, because you can't really compare these two drones. The Phantom 4, or also the Phantom 4 Pro from DJI, is a really unique drone. It's quick, it's fast, it's sturdy, it's beautiful. You know, it's beautifully manufactured. You have a 4K camera. You have an intelligent battery inside. It's a quadrocopter and it's really sturdy. It has a super nice controller. You can do a lot of things with it. But you can't compare it, for example, to the Yuneec H. This is a hexacopter, this is a quadrocopter. And the concept about this drone, for example, is to make it module-wise. You know, you can buy the drone, then you have several gimbals, which you can compare to this drone. It's always a question, for what purpose is this drone? So you can't say this is more advanced or the other one. They're just going several different ways, you know. They have an absolutely great future because both of these manufacturers, every year they bring super nice inventions. A teraz proponuję Wam krótki, ciekawy quiz. Pokażę Wam 6 próbek nagranych dwoma platformami, Phantomem i Yuneeciem, i Waszym zadaniem będzie rozpoznać, która próbka jest nagrana Yuneeciem, która próbka jest nagrana Phantomem. Weźcie sobie teraz kartkę i długopis i napiszcie na kartce, wyniki podam później. Polecam również, żeby zapisać sobie, który obrazek Wam się bardziej podoba, wtedy będziecie już pewni, która platforma jest dla Was. Jeśli macie zapisane już swoje typy, zaraz podam odpowiedzi. Myślę, że jak odpowiecie przynajmniej na 3 próbki, możecie się uważać za specjalistów w rozróżnianiu pomiędzy Yuneeciem a DJI-em. No i koniecznie piszcie w komentarzach swoje wyniki, ile punktów zdobyliście i który obrazek Wam się bardziej podoba. No i cóż, jest to bardzo ciekawa propozycja, szczególnie w cenie, którą zaproponował producent. Myślę, że w rękach wprawnego pilota jest to potężne narzędzie, które będzie działało długo, bezproblemowo. Można nagrywać tą platformą świetne filmy. Natomiast musicie wiedzieć, że to też nie jest platforma dla każdego. Na pewno będzie troszeczkę trudniej nauczyć się nim latać. Musicie też wiedzieć o tym, że porównujemy w tym momencie Typhoona H z Phantomem 3 Pro. Nie muszę dodawać, że Phantom 3 Pro to jest o generację niższy model. Dla tych z Was, którzy latają Phantomem, którzy nie mogą żyć bez tych detali, bez tego świetnie dopracowanego oprogramowania, prawdopodobnie Phantom będzie lepszym wyborem. Natomiast dla tych z Was, którzy albo latali wcześniej większymi platformami dla modelarzy, lub również dla tych pilotów, którzy lubią eksperymentować, na pewno Typhoon jest dronem do rozważenia. A Wy, który z tych dwóch modeli byście wybrali? Czy rozważacie w ogóle zakup Yuneeca? Piszcie mi to koniecznie w komentarzach poniżej. Jeśli również macie jakieś dodatkowe pytania, które nie pojawiły się w teście, również piszcie, na pewno odpowiem. W tym momencie również chcę Wam podziękować za oglądanie, za lajkowanie, subskrybowanie. To mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że warto dla Was nagrywać. A tym bardziej, że w najbliższym czasie będą ciekawe znów tematy. Wrócimy do Chin. Wiem, że lubicie te odcinki o Chinach. Również będzie obiecany test Fuji do filmu, tym bardziej, że był zrealizowany w takich ciekawych warunkach na bollywoodzkim, hinduskim weselu w Norwegii. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to właśnie w tym momencie jest dobry moment, żeby to zrobić. A ja Was już żegnam w tym momencie, no i oczywiście widzimy się już wkrótce.